Witajcie, kochani. Dzisiejszy odcinek. Się poprawiałam. Pięknie wyglądasz, kochana. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Dzisiejszy odcinek to będzie hit. Hit tego lata. My tak w każdym odcinku mówimy, że będzie. Przecież hit. Wszystkie nasze odcinki to są hity. Hity na czasie. Dzisiaj będzie taki torcik. Powiedziałabym, że musowy, ale on tak nie do końca, no, będzie taki lekki, będzie dużo owoców, bo będą maliny, brzoskwinie i do tego mus z białej czekolady. I co najważniejsze, będzie prosty. Jak przywiozłam znajomym ten torcik na imprezę, to stwierdzili, że jest taki bardzo orzeźwiający i idealny na lato, więc stwierdziłam, że przygotujemy, no bo lato zbliża się wielkimi krokami. Zaczniemy od przygotowania doti prostej żelki malinowej. Tak, taka galaretka po prostu. Taka galaretka, tak. Na początek musicie sobie przygotować pire z malin. Jak przygotować pire z malin? Moi drodzy, macie świeże maliny albo mrożone, warto je odmrozić, blendujecie, wrzucacie do takiego sitka z drobnymi oczkami, przecieracie całość, pozbywacie się pestek i w ten sposób uzyskujecie malinowe pire. Jak widać, część pire dodałam do garnka, do tego cukier. Nie dodaję wszystkiego, bo chodzi nam o to, żeby szybciej nam się później całość wystudziła. No i podgrzewam sobie to na palniczku z cukrem. Tak, no nie wiem, no, żeby się Wam troszkę tak zagotowało albo podgrzało, żeby było ciepłe, bo później na koniec będziemy dodawały napęczniałą żelatynę. Ale już po zdjęciu z palnika. Dokładnie i o tym za chwilę. W międzyczasie, kiedy pire się podgrzewa, przygotujemy rand. Rand mamy regulowany, zobaczcie. Tak, średnica 16 cm. Musimy zabezpieczyć od spodu folią spożywczą, żeby Wam się galaretka nie wylała. Ci zaczyna zabawa. Tu, o. Dokładnie, zabezpieczamy. Czyli tak. I później odwrócimy. No i warto sobie przygotować wcześniej też taką deskę, bo później jak będziemy wkładać galaretkę do zamrażarki, no to żeby Wam też się nie wylało. Ja sobie musicie jeszcze daję coś od spodu. Tak, jeszcze jedną sobie. Tak, ja zawsze też tak daję. Dociskam tutaj. Jest pięknie. I teraz odwracam całość. I mamy pięknie przygotowany rancik. Mamy podgrzane pire, teraz do tego dodajemy żelatynę. Mieszamy całość do rozpuszczenia. Przelewamy ją dopiero po wysudzeniu. Galaretka malinowa zaczyna tężeć, więc przelewamy ją do rantu. Teraz módlmy się, żeby nie wyciekło. Tak przygotowaną galaretkę włożymy do zamrażarki. Powinna być już taka stężała, twarda, bo na nią wylejemy kolejną. I tym razem będzie to brzoskwiniowa. I tutaj w garnku mamy już podgrzany syrop z brzoskwini, bo my wykorzystujemy ten syrop z puszki. Z puszki, dokładnie. Do tego dodajemy żelatynę napęczniałą. Dlatego ważne, żeby ten syrop był bardzo dobrze podgrzany, niemal do wrzenia. Do tego dodajemy pire z brzoskwini. Czyli wyjmujecie brzoskwinie z puszki, odsączacie syropu i blendujecie na gładkie pire. I do tego jeszcze brzoskwinie. Czyli ale wyjmujecie brzoskwinie z puszki i siekacie na mniejsze kawałeczki. Kosteczkę. Dokładnie. My stwierdziłyśmy, że nie dodajemy cukru, bo brzoskwinie takie z puszki są słodkie. Tak. Możecie sobie na tym etapie jeszcze spróbować. Jak ktoś chce, czekaj, to sobie dodać. I na koniec sok z cytryny, niewielka ilość. Proszę sobie spróbować. Pamiętaj, że jeszcze będzie mus z białej czekolady. Myślę, że to jest ok, bo żelka malinowa jest słodka. No i mamy gotowe i jak już nam stężeje galaretka malinowa, to wylejemy na nią brzoskwiniową. Przechodzimy do przygotowania spodu. Spód będzie z dodatkiem mielonych migdałów. Jest banalny, bo w zasadzie to ubijamy jajka razem z cukrem i dodajemy pozostałe składniki. W naszym przypadku mąka migdałowa i roztopione masło. Inaczej tarte migdały. U nas są to migdały, które były w skorupkach. Nie musicie kupować takich blanszowanych, ale jeżeli macie mąkę migdałową, to też świetnie się sprawdzi. Ubijamy jajuszka do takiej gęstej masy, puszystej.
Mamy to. Ubite, elegancko. Wymieszam tą mąkę razem z tymi migdałami. I dodajemy. Jak u Ciebie, Justyna, z tym jest? Dodajesz zawsze wszystko, czy tak stopniowo? Ja wszystko. Dwie szkoły, bo ja zawsze stopniowo, ale ufam Ci. Tu nie ma dużo. Tak. Ciasto jest bardzo delikatne, bo mąki to jest dosłownie troszeczkę, migdałów też, więc uwaga, jak będziecie wyciągać ciasto, bo ono Wam się może pokruszyć. Mi się trochę też zawsze kruszy. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni, funkcja grzania góra-dół. Jeżeli chodzi o formę, to mamy tortownicę o średnicy 16 cm. Wykładamy sam spód, wypuszczając papier na zewnątrz. I przelewamy masę. Mamy to, wkładamy do piekarnika na 10-13 minut. Powinno się ciasto pięknie zezłocić. Ekspresowo to będzie. Czas na ostatni etap, czyli na krem. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że nie wiem, czy zauważyliście, aha, ale mamy już... Przepraszam, że galaretki. Mamy właśnie tą malinową i brzoskwiniową. One są zmrożone, dzięki temu łatwiej nam się będzie składało tort. I wypieczony biszkopcik. Piękny, wyrośnięty, puszysty. Okej, jeśli chodzi o krem, krem bardzo prosty, na bazie białej czekolady. Część śmietany podgrzewam. I za chwilę dodamy napęczniałą żelatynę i białą czekoladę. A tak pozostałą... Podgrzewamy niemal do wrzenia, prawda? Tak. A pozostałą śmietanę ubijamy na taką półpłynną konsystencję. I później to wszystko mieszamy ze sobą i koniec. Śmietanka ubita, a druga część podgrzana. Dodajemy napęczniową żelatynę. Całość mieszamy. I do tego ta biała czekolada, albo właściwie zalejemy ją. Tak. I taką mieszaninę po wymieszaniu z czekoladą odstawimy do wystudzenia, tak żeby miało 34 stopnie. Nie może być za gęste po prostu. Tak. No i później wymieszamy sobie już z tą półpłynną śmietanką. Możecie sobie na czas studzenia włożyć już podbitą śmietanę do lodówki. Możesz mieszać. Czas na mieszanie śmietany razem z czekoladą. Niewielka ilość na początek. Możesz mieszać. Dobra, dajesz dalej. Mus musi być w miarę luźny, nie może być za gęsty. Nie może być za rzadki. Tak. Taki wiecie. Taki jak nasz. Czas na składanie naszego torcika. Mamy już przygotowany rand. Spód wykładamy folią spożywczą. My boki przesmarowałyśmy sobie masłem i dałyśmy papier do pieczenia. Dzięki temu torcik ładnie Wam wyjdzie z randu. Może być też folia randowa. No i na spodzie już umieszczamy nasz biszkopt migdałowy. My niczym go nie nasączamy, bo on jest bardzo, bardzo wilgotny i delikatny. No i teraz niewielka ilość musu do środeczka. Na to dajemy galaretkę zmrożoną. No i wylewamy pozostały mus. Dokładnie rozsmarowujemy i tak przygotowany tort wkładamy do zamrażarki. Może też być lodówka. Tak. Bo chodzi nam tylko o to, żeby mus z białej czekolady ładnie stężał i żeby można było wyjąć torcik z randu. Kochani, mamy to, tak wygląda nasza wersja torcika, bardzo prostego, szybkiego, jak widać jest bardzo, bardzo dużo owoców, my dałyśmy też świeże owoce na wierzch, żeby było tak
wakacyjnie już. Tak, idealny na lato. Ja już bym chciała, żeby taki upał był tak ciepły. I też fajnie, że możemy go robić cały rok, bo przez cały rok kupimy brzoskwinie w puszce oraz maliny mrożone, więc jak? Ja już go robiłam. Ja już go robiłam nieraz i jest rewelacyjny. My mamy jeszcze trochę taki zmrożony, jakbym lody jadła. Bardzo dobry. Polecamy Wam oczywiście. No i testujcie przepis. Czekamy na Wasze zdjęcia musowego torcika, bo tych zdjęć jest naprawdę teraz dużo i wiemy, że pieczecie razem z nami. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał i udostępniajcie nasz film. Niech po prostu zapomniałam, co miałam powiedzieć. Niech dotrze do jak największej ilości osób. Pa, do zobaczenia za tydzień.